dobry Państwu, witam serdecznie. Jesteśmy przed Ekocentrum Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Ekocentrum powstało na bazie tradycyjnego, ekologicznego gospodarstwa i celem jest pokazanie, że w polskich warunkach, na polskiej wsi sprawdzają się technologie ekologiczne bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby polska wieś była nowoczesna, ale żeby wprowadzić do niej takie rozwiązania, które są przyjazne środowisku i tej wsi nam nie będą niszczyć. Tutaj szczególnie postawiliśmy duży nacisk na produkcję żywności, oczywiście metodami tradycyjnymi, ekologicznymi, bez stosowania środków chemicznych, bez stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów oraz na samowystarczalność energetyczną i produkujemy właśnie energię, wykorzystując odnawialne źródła energii, no i oczywiście też oszczędzamy bardzo dużo, ponieważ to jest bardzo ważny aspekt. Dzisiejszy film poświęcimy produkcji żywności i dlaczego jest tak ważna ta produkcja. Dzień dobry Państwu, jestem Julian Rose, jestem prezes ICPPC, jestem rolnik, Anglik, ekologik. I want to tell you that I came to Poland on the invitation of Jadwiga Łopata. Chciałem powiedzieć, że przyjechałem do Polski na zaproszenie Jadwigi Łopaty. Because I wanted to help protect the beautiful Polish countryside and the traditional way of life. Ponieważ chcę Wam pomóc, abyście zachowali swoją piękną, tradycyjną wieś i tradycyjny sposób życia. And I must say, the Polish countryside is a jewel. I muszę powiedzieć, podkreślić, że polska wieś jest jak skarb. But it's a jewel under threat. Ale jest to skarb, który jest w wielkim zagrożeniu. It's under threat from large-scale agribusiness enterprises, which are destroying the quality of food in Poland. Zagrożenie stanowią wielkie korporacje, wielki agrobiznes, które niszczą jakość żywności w Polsce. And they're replacing it with sterile, tasteless products, which are actually very bad for our health. I zamiast dobrej jakości produktów wprowadzają nam na rynek do sprzedaży sterylne, bez smaku, bez wartości odżywczych produkty, które niszczą również nasze zdrowie. So this is the reason why we're going to invite you to join us, Jadwiga and myself, at the ICPPC Eco Center in order to learn about how to grow real food. I to jest powód, dla którego chcieliśmy Was zaprosić do Ekocentrum Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, żeby Wam pokazać, jak produkować dobrej jakości żywność i dlaczego. Tak, to prawdziwe jedzenie, nie laboratory jedzenie. Prawdziwe jedzenie, a nie laboratoryjne jedzenie. And what we're going to do is hold a series of workshops and give lectures and hope that you will have with us a hands-on experience in learning how to grow food the right way. W Ekocentrum będziemy prowadzić serię wykładów i warsztatów poświęconych właśnie naturalnym metodom produkcji żywności i mamy nadzieję, że dzięki temu, dzięki tym praktycznym doświadczeniom szczególnie, nauczycie się Państwo bardzo wiele od nas. So one of the objectives is really to make a reconnection between the city and the countryside. Jeden z głównych też powodów, dla którego prowadzimy te zajęcia, jest połączenie na nowo, odnowienie tych związków między wsią a miastem, które coraz bardziej się rozluźniają. We've all become much too distant from the source of our food. Coraz bardziej oddalamy się od źródła żywności. Nie wiemy, jak się produkuje tą żywność. And now we need to reconnect again in order to make the countryside a more healthy place and ourselves more healthy people. I teraz właśnie musimy połączyć znowu to miasto ze wsią, po to, żebyśmy wszyscy na tym skorzystali.